Mariachonka, witam Państwa i zapraszam na program Druga Kawa. Dziś moim Państwa gościem jest pani Jolanta Kawecka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich odwiedzających portal 24 Opole. Podsumowaliście Państwo ostatnio konkurs Bioróżnorodne Opolskie, 7. edycja, w tym roku wyjątkowo pod hasłem Bioróżnorodność. Tak, ten konkurs organizujemy od 7 lat. A kwitnące opolskie, bo taka była przez 6 edycji jego nazwa, związane było z tym, że my mamy taką strategię wizerunkową. 6 lat temu firma reklamowa Eskadra ustaliła, że opolszczyzna powinna mianować się jako kwitnące opolskie. Mianować się w tym sensie, że będzie to i logo, i strategia wizerunkowa, i hasło. Tak jak niektóre województwa mają pomorskie Urzeka lub Śląska Energia lub Świętokrzyskie Czaruje, no bo czarownicy są na górze, Łysej Górze w Świętokrzyskiem. Tak, opolszczyzna, było to bardzo dokładnie zbadane, kwitnąca. Co tak u nas kwitnie w naszym regionie? Generalnie badano tą rolno-spożywczą dziedzinę, która rozwijała się wówczas bardzo mocno na Opolszczyźnie, a oprócz tego zalesienia, ukwiecenia, ten rzepak stanowił, który zawsze u nas w dużej ilości jest przecież uprawiany, stanowił o takiej wizerunkowej marce i wizji tej eskadry, która tak właśnie tę strategię napisała. To jest gruba księga wizualizacji, kolorystyki, także przecież logo używane jest na różnego rodzaju papierach firmowych Urzędu Marszałkowskiego i całego naszego województwa. I to ukwiecenie Państwo ocenialiście w tym konkursie? Tak, co roku powoływana jest przez marszałka komisja, która jeździ i podczas takich wizyt studyjnych wszystkich gospodarstw, obiektów publicznych, które zgłaszają się, sprawdza, jak właśnie to ukwiecenie wygląda, czym możemy się poszczycić. Oprócz tego zwracamy zawsze uwagę na pewnego rodzaju edukację, na wielopokoleniowość, nie tylko na wygląd tych ogrodów, tych różnych także placów publicznych, bo i przedszkola się zgłaszają. I właśnie chcę powiedzieć, że w tym roku ten konkurs był wyjątkowy, dlatego że sprawdzaliśmy także i kontrolowaliśmy wręcz, czy miododajne nasadzenia mają miejsce w naszych ogrodach. Właśnie, bo to okazało się, że pod kątem trzmiela, tak? Wszystko tak, w tym roku powiem się dokładnie, jak ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim. Tak się ten unijny projekt nazywa i w innych województwach, a sprawdzałam, w wielu województwach jest podobny projekt realizowany. Bardzo duży nacisk położono właśnie na edukację ekologiczną, taką terenową, w terenie. No i szanowni Państwo, zobaczyliśmy, jak wiele roślin miododajnych istnieje w naszych ogrodach w województwie opolskim i to są zupełnie takie niespotykane nazwy: budleje, wierzby, morwy, wiciokrzewy, kłokoczki, czeremchy, zwyczajne żmijowce, żywokosty lekarskie. Musimy o tych roślinach przypominać, bo wiadomo, no, pszczoła ginie, jest antybiotykami karmiona i ginie. Także nasze kwitnące opolskie, no, w samej rzeczy podtrzymujemy tę wizję, ten wizerunek. Logo nasze i ta kreacja wizerunkowa ma różnego rodzaju poboczne określenia, że się tak wyrażę. A samo podsumowanie, kto zaraz wygrał? Zaraz powiem, pani redaktor, na przykład zdrowe opolskie była taka wizja też, czy młodzieżowe opolskie, sportowe opolskie. Także to logo, to nasza, ta nasza wizja, strategia marketingowa jest w różnych aspektach promowana. No i przechodząc do samego konkursu, tak. Mieliśmy kilka kategorii w tym roku. Tak, jak już zobaczyliśmy te nasze ogrody, to stwierdziliśmy, że w istocie swojej w nasze województwo ma w swoim charakterze tę wielopokoleniowość, to przekazywanie idei, dlatego wśród nagrodzonych znalazło się i przedszkole, i plac, przyjeżdżamy na plac do Murowa,
plac publiczny i ludzie nam mówią, gdzie to kilka lat temu to tutaj było gruzowisko, tu było bardzo brzydko. Teraz, no może nie specjalnie dla konkursu, ale zrobiliśmy, odświeżyliśmy ten plac, tu są budki dla trzmiela i tak dalej, mogłabym o tym opowiadać bardzo długo, a chcę jeszcze powiedzieć właśnie o nagrodzonych. Uroczysko w Dylakach to jest miejsce, gdzie znaleźliśmy ponad 60 odmian. To wydaje się nieprawdopodobne, w szczególności, że poprzednie te konkursy polegały trochę na tym, że my, nie mając tej wiedzy o bioróżnorodności, ocenialiśmy także takie przestrzyżone angielskie trawniki, gdzie przepiękna trawa i trawniki oraz tuje, które były przed laty modne, teraz wychodzą już z mody w ogrodnictwie, no ale pszczoła na nich nie usiądzie, tak? Trzmiel się tam nie zagnieździ, bo tam po prostu nie ma tych nazw, tych roślin o nazwach, które wymieniłam przed chwilą. Dlatego to uroczysko w Dylakach otrzymało pierwsze miejsce. W ogóle mieliśmy 26 zgłoszonych obiektów, a teraz jeszcze wyczytuję kolejnych nagrodzonych. Ogród Państwa Mieczkowskich w Przeczy, Ogród Państwa Puławskich w Zagwiździu, przepiękny, i Ogród Państwa Bienieckich za zachowanie leśnego charakteru ogrodu, a przy tym bogactwo nasadzeń właśnie tam u Państwa Bienieckich. Oczywiście te wszystkie miejsca można oglądać i na www.opolskie.pl jest zamieszczona cała lista naszych nagrodzonych ogrodów i miejsc. I tak jeszcze na koniec, bo to nie jest jedyna Pani aktywność, jeszcze tutaj z tego, co udało mi się dowiedzieć, niedługo startuje Akademia Młodych Serc na Politechnice Opolskiej. Tak. Może powiedzmy w ostatnie dwie minutki. Tak, jako radna rzeczywiście mam bardzo wiele obszarów swojej działalności, ale w szczególności ostatnio zajmuję się seniorami. Staram się jak najwięcej zorganizować dla nich różnego rodzaju przedsięwzięć, a moim oczkiem w głowie jest Akademia Młodych Serc, bo działam i założyłam fundację wielopokoleniową CZAS, która jest Centrum Zdrowia Aktywnego Seniora, po to, żeby pisać projekty dla seniorów między innymi, które pomogą im właśnie jakoś fajnie spędzić tę starość w naszym mieście, bo wydaje się, że w mieście, w którym nie ma centrum seniora jeszcze takiego rozbudowanego, no niestety ciągle tam są jakieś jeszcze przeszkody. Ta nasza Akademia Młodych Serc no, pobiła wszelkie rekordy. Założone jest to na Politechnice Opolskiej dzięki uprzejmości pana rektora, któremu bardzo w tym miejscu bardzo dziękuję, Politechniki Opolskiej. Akademia Młodych Serc zbiera się co czwartek o godzinie 16, a inauguracja jest 20 października. Także już zapraszam naszych seniorów, którzy chcą wysłuchać wykładów. Rozpoczynamy trzeci rok akademicki. Wszyscy seniorzy mają swoje indeksy, zdobywają zaliczenia. No i dzięki temu jest ta akademia i ten uniwersytet bardzo, bardzo popularny. Zaczynacie Państwo 20 października. Tak, w czwartek i potem już co tydzień o godzinie 16. Dziękuję bardzo. Zapraszamy również do zainteresowania. Moim i Państwa gościem była Pani Jolanta Kawecka, radna miasta Opola, również pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Rozmawiałyśmy o bioróżnorodności w naszym regionie oraz o Akademii Młodych Serc. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.